Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Adventures Red Chapter. No i ostatnio już się zastanawiałem, co my tak właściwie tutaj mamy robić, no bo jeszcze quest nie jest dokończony. W ogóle, jak widzicie, u mnie jest mega jasno, ale to nie dlatego, że włączyłem sobie softboxa, jak to zwykle bywa na moich nagraniach, bo wiecie, nagrywać zwykle mam czas w nocy, a i tak jest jasno, no bo dobre światło, ale tym razem jest to światło takie naturalne, ponieważ jest dzień, ale włączyłem, żeby była w grze noc. I to nie bez powodu. Chcę sprawdzić, czy coś tam będzie się ciekawego działo. No bo jak wiecie, on mówi coś tam, że o, przyjdź w nocy, coś tam się otworzy. Zobaczymy. Na dobry start oczywiście łapka w górę. Użyjemy Iskib Ropa, żeby szybko stąd sobie wyjść. Z tych terenów, wiecie, takich... Kurczę, czy ja chyba nie mam... Ripele mi się chyba zwykłe skończyły. Znaczy te max ripele mi się skończyły. Czy ja mam jeszcze... no pokończyło mi się dużo fajnych rzeczy. Muszę kupić dużo ripeli, bo jednak zużywam je w tej grze cały czas, bo mam dosłownie cały czas włączone ripele. Ale czasami, wiecie, tak jest przyjemniej, bo przynajmniej nie widzicie co chwilę jakiś walk z dzikimi Pokemonami. A dobrze, zdajecie sobie sprawę, że ich tutaj jest mnóstwo. Co chwilę nas coś chce atakować, coś chce nas zjeść, coś chce nas zniszczyć. No trzeba uważać. Kurczę, bo zaraz Ripel to jest, wiecie, to nie jest Max Ripel, to jest zwykły Ripel. Zaraz coś mi napadnie w wodzie. Albo i nie, udało się jakoś dotrzeć. Dobra, dajcie mi sklep, dajcie mi wejść do sklepu. Dajcie mi troszeczkę się tutaj obkupić. Gdzie to się szło? Tutaj się szło. Ja w ogóle z tego co wiem, chyba nie zerknąłem do wszystkich miejsc. Do jednego budynku, z którego wyszedł wtedy ten niemiły koleś. O, chyba do tego, ale to za chwilę tam wejdziemy. Na razie bym chciał do... marketu, zaraz, nie, to jest zupełnie inne miejsce, nie, ja tu nie chciałem być. Poszedłem do tego miejsca co trzeba. Musimy iść jeszcze dalej, tu jest wejście do wioski, dokładnie. Halo, a co ty robisz tu przy wejściu? Ciebie tu nie było. Serio? Teraz to się wkurzę, dobra. Idziemy na razie tam. Tu znowu zamykają w nocy, no by to coś. Wchodzimy, zobaczymy co tu się dzieje. Cliff, cześć Judy. Złapałem dużo Fibasów tego poranka. Dostaliśmy Fibasa! Zdajcie sobie sprawę, że dostając Fibasa możemy mieć Milotika? Not bad, ja go trenować już na koniec gry nie zamierzam, ale szkoda, że wcześniej czegoś takiego nie dawali. No i do zobaczenia później. Fajnie, czyli widzicie, jak przyjdziemy tu w nosy, dostajemy coś fajnego. Ouch! Cliff, co? Co tam się stało? Ej, co się z nimi stało? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Pytanie dnia. Jeszcze sobie porozmawiajmy z Kajem. Wingard umiera. Rozumiem. Tak, trzeba się wszystkim zajmować, inaczej nie ma łatwo. Poczekajcie, muszę sprawdzić, co tak właściwie się tu stało. Cliff i Ann gdzieś nam ich tutaj wcięło. Nie widzę nikogo. Tu dalej to miejsce jest puste, nic się nie dzieje. I teraz jestem troszeczkę zaniepokojony, bo nie wiem, gdzie iść. W ogóle w nocy to tu w ogóle chyba jest znacznie, znacznie mniej ludzi. No tak, oni sobie po prostu znikają. A jak tutaj pójdę? Czy tu coś się zmieniło? Czy na przykład można wejść na górę? Nie, tu wszystko wygląda tak samo, czyli raczej do żadnej zmiany nie doszło. Tu jest już wyjście. Sprawdzimy, czy coś ciekawego mówią. Nie, chyba nic takiego. Czekajcie, tutaj powinienem wejść. Tu chyba nie wiem, czy ja tu wchodziłem w końcu, czy nie. No może wchodziłem. Co oni tu sprzedają? Berry sprzedają. Ej, a czy ten jeden koleś nie chciał jakiegoś berry? O, masakra, ale tych berry. Ej, nie chcę nic mówić, ale ja sobie kupię wszystkie opoje. Oj, malcz! On chyba chciał tego... Tak, ten koleś, z którym walczyliśmy. Ej, kupimy z tego z 5. Fajnie, że tu są w ogóle berry do kupna. I sobie z chęcią kupię wszystkie, bo anusz fabularnie nagle ktoś powie: ej, chcę od ciebie spell on berry. A ja nie mam, a teraz będę miał. Będę mieć każde berry, każdego dosłownie rodzaju. No trochę to zajmie kupowanie ich, bo jednak jest ich dość sporo. To są chyba wszystkie dostępne berry. Serio, wcale bym się nie zdziwił. Po prostu multum jest ich, multum. Nie są drogie, po 20, no to sorry, ale to jest bardzo, bardzo mało. Wolę kupić więcej, wolę być przygotowany na wszystko. Tylko trochę mnie wkurzyło, że co z tego, że byłem tam w nocy. No opłacało się, bo dostajemy Fibasa. Jest dużo osób, które uwielbiają tego Pokemona. W sensie Fibasa to może nie, ale już Milotika. Więc w sumie, kurde, pominąłem Magoberry. Zobaczycie jeszcze, której z nich będzie potrzebne. O dobra, tu już są jakieś takie mało potrzebne. Dobra, tamtych to nie potrzebuję. A tu kto jest? Popuri. No rozumiem. W ogóle
Dziwne to jest. Położę się w twoim łóżku, może lepiej nie. Chodźmy stąd. Może lepiej tak nie robić. Wikiberry Seed. Aha, no fajnie, fajnie, że to tak ciekawie wygląda. Ale ja bym chciał wejść do tego marketu. W sensie ja już tam byłem, ale może coś się będzie jeszcze tam działo. Tak więc czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Jest już, czekajcie, może powinienem wejść i wyjść. I wtedy odblokuje się przejście. Tak, teraz się odblokowuje przejście, jak już sobie dałem, że jest dzień, a nie noc. Ej, coś się tutaj też dzieje. To znowu popuri. Ciasto ranberry. Tak, ciacho, peczaberry i herbatka. Czy zamierzasz zjeść to wszystko, Eli, z takim... Naprawdę będziesz to żreć? No, jestem bardzo zmęczona i głodna, a więc tak. A czemu? Tak, nigdy nie byłaś gruba. No, ale to może się stać, kiedy po prostu będziesz tyle jeść. Kurczę, no widzicie. Tutaj nawet nie pozwolą dziewczynie najeść się porządnie, proszę. Dzisiejszy special, Niantic. Tak, to jest zdrowsze, hehe. Co tu za rozmowy? Tak, jesteś atrakcyjna. Jakieś podrywy normalnie, proszę bardzo. To jest ciacho i jeszcze lody. Wow, ej, dobra, no naprawdę je dużo. Wow, dziękuję. To ciacho jest takie dobre. Cieszę się, że ci smakuje. I tyle? I tyle w sumie? Czekajcie, ja potrzebuję Max Re... A co to jest w ogóle Blue Feather? Po co mi to niebieskie? Nie wiem, kupmy. Dają, to kupujemy. Max Revive, mam ich wciąż od cholery i trochę. Ej, potrzebuję Max Repeli. Nikt tutaj nie ma dać mi tego Max Repela, co trochę mnie smuci. Ej, to był jeszcze taki dziadek, co chyba coś sprzedawał, ale ty chyba nie sprzedawałeś. Chociaż może. Max Elixir, kurde. Kupię sobie tam parę, ale ja to bym wolał. I naprawdę nigdy ripeli nie sprzedaję, ja naprawdę zużyłem wszystkie ripele i nikt mi nie chce sprzedać. Dobra, słuchajcie, poniekąd odkryliśmy, co się właściwie w tym mieście dzieje, co może być ciekawego. Jeszcze raz sobie gdzieś tutaj wejdę. Ale tutaj to raczej już nic ciekawego nie będzie. Tutaj pewnie już wstępu nie ma, no bo tylko bar jest w nocy. Za dnia również tutaj to w ogóle nie wiem, co się ma dziać. Prawdopodobnie nic. No i teraz trzeba będzie jeszcze się gdzieś dostać. Gdzieś dostać i porozmawiać z wszystkimi. Zaraz zobaczymy, czy ten koleś będzie chciał. O, coś się dzieje! A, czyli jak weszliśmy do baru nocą, to chyba pojawiła się ta postać. Co ty robisz, Cliff? I teraz. O, ten rapidarz ma na imię Cliff również. Tak, są pokrewnymi duszami, a teraz nie. Głupia gadka. Cliff jest znacznie bardziej przystojniejszy niż ty. Come on, Cliff! I zabrała sobie rapidasza. Okej. Okay. Będą się wyzywać. No i tyle, dobra. Ta sprawa z rapidaszem jest w ogóle dziwna, cały ten quest. No, z tym porozmawiaj w nocy, z tym tu, żeby coś się odblokowało. Masakra. Ej, a ty, słuchaj, mam teraz to, co chyba chciałeś. Czy mogę wziąć mulcz, jakkolwiek to się wymawia, który masz w torbie? Bierz sobie. Czemu nie? Dzięki. Co jest grane? Dlaczego jesteśmy na drodze 18? Co mnie tutaj przywiało? Jaja sobie robicie właśnie. Gra sobie chyba właśnie zrobiła ze mnie jaja. Bo dając mu to, znalazłem się na tej drodze. I nie mogę się nigdzie ruszyć. Ej. Nie no, gro, ja już wiem, że to jest już końcówka gry i możesz trochę wariować, no ale nie przesadzajmy. Powiedzcie mi tylko, że ja będę mógł użyć flya czy cokolwiek innego. Błagam. A nie tak jak był, jak się przeniosłem do innego regionu. Błagam. Ej, chyba gdzieś mogę się przenieść, oby. Uff, uratowałem grę, nie zbugowało mi się. Ej, ale masakra, tutaj trzeba na wszystko uważać. Ej, dobra, w ogóle dużo osób mówiło mi, żeby do Vermilion się udać, a ja sobie zapiszę grę, ludzie, bo mnie tu zaraz spotka coś złego. Lepiej zapisać, bo to się po prostu coś tu lubi psuć. Pisaliście, żebym poszedł do Vermilion, bo są tutaj bilety i na przykład jak do niektóre regiony nie są skończone, to do niektórych można się udać. Nie chcę tutaj kupować, a ty coś mówisz ciekawego? Nie. O, rzeczywiście, Ion Ticket. Ion Ticket to pewnie będzie do złapania Latiosa, albo Latiasa, albo obu. Color Ticket to pewnie do... Jak słyszę kolor, to teraz mam na myśli Ho-Oh'a. A Hoenn Ticket? Cholera wie, w sumie Gradona złapaliśmy. Kyogre'a też się dało złapać, aczkolwiek go nie złapałem. A słyszałem, że da się. Więc... Nie wiem. No, zaraz się przekonamy.
bo wracamy na archipelag. Tak dzisiaj to po prostu wędruję, raz tu, raz tam. Tylko jeszcze zanim bym powędrował do tych terenów, które są już dla mnie dostępne, to jeszcze raz bym się przeniósł na archipelag pomarańczowy, bo ja uważam, że z tym rapidaszem wciąż coś jest. Dałem mu tego malcza, teleportował mnie, super po prostu, mega, to było wnerwiające. Tylko max repele i to bardzo dużo max repeli, 99, a co tam stać mnie? I tak je zużyję wszystkie. Ej, dużo osób mi pisało, bo to jest chyba tutaj ta maszyna, czy da się teleportować teraz? Kolejny raz sobie zapiszę. Pytaliście się, czy da się na przykład teraz do przeszłości? Ja nie wiem. Zaraz się przekonamy, czy ta maszyna dalej działa. Spróbujmy przeszłość. Nie da się. A przyszłość jest możliwa? Ej, do przyszłości można, ale przyszłość jest dalej straszna. Ale nie martw... Znaczy... Z jednej strony powstrzymałem. Tutaj te ferrystone, to jest spoko. Wiecie o co chodzi? Tak, to chodzi o missing. No nie, to się nie zmieniło. To nie o to chodzi, że ta przyszłość jest dalej taka sama. Tylko o to chodzi, że po prostu twórca gry tego nie przewidział, że chyba tutaj przyjdę sobie jeszcze raz. O to powinno się zmienić. Mówią dalej o missing, który został powstrzymany, jakby nie patrzeć. Więc o to się akurat nie mamy chyba co bać, że taka będzie przyszłość. To jest jaka mogła być przyszłość, jak ją bardzo zmieniłem. Więc o to się to nie martwcie raczej. Dobra, lepiej powiedzcie mi teraz, czy tam coś będzie z tym rapidaszem dalej. Bo mnie naprawdę nie lubię iść dalej, póki nie skończę tego wątku, a tamten wątek się ciągnie długo, a może w końcu się skończy. Zaraz zobaczymy, to ty mnie teleportowałeś. Aha. I'm extremely busy, czy jest bardzo zajęty. Super, cudownie. A czy nie można teraz na przykład porozmawiać z tamtą dziewczyną? Czy ona też nagle zniknęła? Nie, jest tutaj. Czy się nie zgadzasz, Judy? No może się zgadzam, ale tak właściwie to co się tu stało się? Jest jeszcze jedno miejsce, które mnie interesuje. Chodzi mi właśnie tutaj, czy tu się jeszcze coś nie zmieniło? Ej, a ty tutaj byłeś cały czas? Tak, ale ty chyba nie stałeś w tym miejscu. Och, Karen. No co ja tu nic... O nie, jeszcze raz wejdźmy tutaj. Nie, tutaj raczej nic więcej nie ma. No to trzeba będzie chyba testować bilety do innych regionów i prawdopodobnie spróbujemy kogoś złapać. A to się pewnie dalej nie da wejść. Nie da. O co chodzi, Karen? Czemuś ty taka wściekła? Wydaje mi się, że być może jeszcze czegoś tutaj nie aktywowałem. Jakby wiecie, że coś jeszcze może by się coś dziać, ale... Tak właściwie to kto wie. Sprawa z Darkrai'em jest zamknięta poniekąd, to tak właściwie się z nim stało, nikt tego nie wie. Do Mineral Town dalej nie możemy wejść. No zdarza się również. No tu już to w sumie tutaj to już nie mamy co robić, no bo tu już to byłem. Nie no, tak naprawdę na tych wyspach, które nam się odblokowały, to już zrobiliśmy chyba wszystko. Czy coś z tym rapidaszem jeszcze będzie się działo? Wątpię. Więc dobra. To co ja chcę zrobić? Chcę udać się po prostu na Valencia Island, bo tutaj mamy statek i gdzie chcemy iść? Gdzie chcemy iść, żeby mnie znowu nie dało do regionu, który się zatnie, bo jest nieukończony. Zaraz zobaczymy. Zapiszemy sobie tutaj. Johto region? Może Johto się odblokował? Nie. To jednak ten Rainbow to nie był do tego. Hoenn na pewno jest. Decor Archipelag. A zobaczmy. Nie, tutaj też nie mamy biletu. No to chodźmy do Hoenn po prostu. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Cudownie. Cudownie. I jesteśmy Hoenn Region. Co to za miasto? Co my tu mamy? Slateport. A to w Slateport jesteśmy. Proszę bardzo. Super. Odwiedziliśmy Hoenn. Zobaczymy zaraz co ciekawego. O, coś się dzieje. No tak, jasne. Dlatego tu właśnie przyszedłem. Ale teraz nie ma łodzi. O, Kapitan Stern. Dobrze nam znany. Aha, okej. Okay. Poczekam aż się przerwa i skończy. A, że już trwa ponad 4 godziny. Co, jak to? Czemu taką długą przerwę ma? Aha, czy ja mogę poszukać go? Jasne. Dobra, poszukamy kapitana Sterna. Bo długo już zajęło, zanim jeszcze w ogóle nie chce wrócić z tej przerwy. Być może coś mu się stało. Aha. O, for Edstone. Serio? To mnie akurat mało interesuje. Ja kontestu to ja nie chcę. Tego nie muszą wprowadzać, naprawdę. Adventure Green Chapter. Please write on his adventure treat in Pokémon Community. Mnie tak średnio to kręci, więc nie wiem. Slepio City Pokéball Changer. Co to jest Pokéball Changer? Cholera, co to ma być? Czy on zmienia Pokéball, z którego Pokémon może wychodzić w trakcie walki? Na przykład jak był złapany w Pokéballa, mógł zrobić, żeby wychodził z Master Balla? Któż wie? Aha, co?
Pokemon Balls. No, I mean Pokeball. O Boże, masakra. Aha, czyli na przykład chcę, żeby... Mi się bardzo podoba Luxury Ball. Chcę, żeby z niego wychodził, bo z niego wychodzi ropuch. Ale zrobię, że wąż. Okej, okay. Pokażcie mi. Ej, jest w Luxury Ballu w tym ciemnym. Ej, super sprawa, fajnie. Fajna rzecz. Fajnie, że coś takiego zostało wprowadzone. Zakładam, że ten region Hoenn nie jest taki duży. Wierzcie mi, to pewnie jest tylko jedno albo dwa miasta wprowadzone. Niektórzy pewnie by chcieli, żeby to był cały region Hoenn. Kiedyś być może to wprowadzą. Przedmiot do Mega Ewolucji Slowbro. A weźmiemy sobie dla Steelixa. A weźmiemy dla Swamperta. Można tu skupić. Oczywiście dla Sceptile'a również. Sable Knight też kupujemy. Aż dziwne, że nie ma dla tego. Ojejku, słowa mi brakuje. Dla... Co jest? To Magikarp. Haha, nie, co, o co chodzi? Okej, nie przeczytałem tego od razu. Dobra. Chodzi mi o Blaziken'a. Nie wiem, czy chyba nie było do tej pory dla Blaziken'a możliwe do kupienia. Ja w ogóle ile hajsu straciłem. Wow. Tu pewnie pływać nie można. Już to widać, że tekstura jest taka, że nie da się pływać. Czyli nigdzie tam sobie nie udamy się. Czy tutaj coś jest ciekawego? No jak widzicie, Slateport takie dość opuszczone. Nawet bardzo opuszczone. No co? No co my tu mamy? Co to jest? Zaraz, to jest z tej... To... A nie, tu nie byliśmy jeszcze. Być może on właśnie tutaj jest, tak zgaduję. Tak, są takie okrutne, też tak myślę. Dostaję 10 za godzinę. Chcę płakać z tego powodu. No nie dziwię się, jak taka płaca. Czy ja poszedłem do koledżu po to? Nienawidzę tej roboty. Fatalnie płacą, jest słaba robota. Widzicie, no ludzie narzekają w tej pracy. O, chyba Kapitan Stern, co? Tak, dokładnie. No właśnie, zapomniał o robocie, tak bardzo zajął się swoją przerwą. Co za człowiek. Czekaj, ty jesteś Kapitan Stern? Ten, który pomógł Green, kiedy była mała? O, czyli to był ten, dokładnie. Znasz ją? Ha, 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 jak się tam u niej? Tak, świetnie sobie radzi. Dobrze wiedzieć. Lepiej wracam do swojej roboty, pogadamy kiedy indziej. Okej, okay, proszę, Kapitan Stern już teraz wie, że trzeba wracać. O, pomogliśmy dziewczynie do Johto, do Kanto. Dokładnie, chodzi zapewne oczywiście o Green. Tak, czy w tej robocie w ogóle można awansować? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Któż to wie? Ciekawie zrobione schody, fajnie, fajnie przedstawione, ale nic tutaj do góry nie ma niestety. Ej, jest tam coś tam! Już mówię, że nic tutaj nie ma i nagle patrzę... Hail, no taki średni dla mnie TM, nawet nie wiem, czy już go wcześniej nie miałem. No ale zdarza się. W ogóle nawet nie ma, że jesteśmy w Slateport, tylko wiecie, Hoenn Region. Dokładnie, czy coś można... bole, i to fajne bole można kupować. Dużo fajnych rzeczy można kupić. Coś ciekawego? Chyba nie. Niestety. Ja jestem pewien, że tutaj jakiegoś legendarnego Pokemona będzie można złapać. Jakiego? Nie. O nie, nie tutaj chciałem. Chciałem tutaj wybrać się łódką. Najpierw pogadajmy z nimi. No, znalazłem kapitana, spokojnie. Nie zauważyłeś? Jestem za gruby, żeby wejść. O, no wybacz stary, no musisz schudnąć, jak chcesz popływać. Southern Island, a chodźmy tam. Jesteśmy teraz na Southern Island. Jest, że to jest piękna wyspa i w ogóle nam tutaj mówią. I co się dzieje? To jest Ion Island. I on to tutaj będzie Latias i Latios na pewno. Co tam się dzieje? Czemu nagle miałem wizję tamtego miejsca? Slowpoke. Oj, Slowpoku. A co jest na wodzie? Rare Candy. Po co mi, jak mam setne levele? Jak to? Jak będziesz 6-2-3 w prawdziwej formie? Co? O co chodzi? To był Latios! Latios, który przeobraził się w człowieka, masakra. To był Pokémon, to był Pokémon. O mój Boże, złapać Latiosa, Latiasa. Pewnie będzie możliwe, że tam jest Pikachu w ogóle sobie chodzi. Aha, opowiada nam historię. Aha, czyli że tak jakby dwójka ludzi zginęła kiedyś i przekształciła się w Pokémon i pewnie chodzi o Latiasa i Latiosa. Taka historia. Co jest jeszcze ciekawego na tej wyspie? Przyjrzyjmy się bardzo dokładnie. Czy znam Nole i Owena? No tak średnio. Średnio nie kojarzę, być może poznam. Panie, no... Kurczę. Pogadajmy. Czy Cresselia? Cresselia by dało się złapać. Że pojawia się zawsze tylko w nocy, w Lunar Summit. Dobrze wiedzieć. Aha, że widziałem jak latała. Też o poranku. Dobrze wiedzieć, ciekawe rzeczy.
My son a child. No, no niestety, już chciałabyś być babcią, a tutaj bywam. Widziałeś go? Ha? O kim ty mówisz? I on Pokémon? Tak, widziałem go, dokładnie. Tak mi się wydaje. Mieszka na wyspie od wieków. Nigdy go wcześniej tak nie widział. To nie jest jego prawdziwa forma. Wiesz wszystko o nim? Aha, czy ona po prostu prowadzi badania na temat tego Pokémona, przez to troszkę się na jego punkcie zna. Ha? Och, wybacz. Blokujemy ci drogę. No dokładnie, tak szczerze to tak. Wybacz, dzieciaku. Już się przemieszczamy, ale co jest nie tak? Moja żona Nola chce mnie zostawić. That she is stirly? Co? Powiedziałem, że to mnie nie interesuje, że i tak jest okej. Ale ona dalej chce mnie opuścić. Dlaczego? Właśnie. Wiedziałem zawsze, że Owen chce w rodzinę, czyli że ona nie może dać mu dziecka. No to to była matka, ta starsza babcia to była matka tego gościa. Okej. Tak, nie mogę z nim zostać. Myślę, że jestem powodem, dla którego nigdy nie będzie miał dziecka. No, ciekawa sprawa. A Owen mówi, mnie to nie interesuje. Weź to. My daliśmy jej teraz Noyan Water. O mój Boże, tyle czekałem, żeby dać tą wodę. Pamiętacie tę wyspę, gdzie była ta księżniczka, która została zabita przez tego Zoroarka? I była tam woda, która ponoć sprawia, że każdy może mieć dziecko. Każdy może zajść w ciążę. I teraz dajemy jej to. Niesamowite, co to jest? To jest woda z Noyan Tribble, dokładnie. Z archipelagu pomarańczowego. Ma super w ogóle takie właściwości, które sprawią, że każdy może zajść w ciążę. Nie ma mowy. Żartujesz sobie. Nie poddawajcie się, dokładnie. Zawsze jest droga, Nola. Dziękuję ci, chłopcze. Mów mi, Judy. Dziękuję ci, Judy. Chodź, Nola. Wracam do domu. Będziemy mieć dziecko. Wow. Uszczęśliwiłem tych ludzi, dając im tę wodę. Teraz wiem, że warto było ją zabrać. Dziękuję, że uratowałeś mój związek. No nie ma sprawy. Judy, ta woda naprawdę działa. Jestem w ciąży i wszystko dzięki tobie. A co powie ta stara babcia? O, 20 lat i w końcu jest w ciąży. No widzisz, wszystko ja. Wszystko moja... Co się stało? Wow, 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 mogę z tak wychodzić? Mogę. Co jest grane? O nie, serio nie mam kata? Szczerze mówiąc, to mi się już dobre ataki nie przydają, więc nauczmy już kogoś kata. W sumie to Puffiego, bo on tam może się uczyć tych ataków i tak miotacza ognia, że tam Ice Beama można nauczyć się w każdej chwili. Więc trzymaj. Ścinaj to drzewko. Dziwne miejsce strasznie. Strasznie dziwne miejsce. Tam jeszcze Roxmash będzie. Na razie się rozejrzyjmy mniej więcej. Tu da się coś niszczyć. Nie, tych niektórych się nie da w ogóle niszczyć. Tutaj kolejne drzewka do ścięcia. Tutaj są i strengthy, ale tutaj na przykład no nie zniszczę. Tutaj mogę. No nie, serio nie mam Roxmasha. Jak jednego się nie ma, to drugiego. Sauron. Sauron, Sauron, Sauron. Zamiast może... Albo nie. Czekajcie, nie wiem, myślę. Pazurowi odbierzemy Flya, bo tu można się bez problemu tego, mogę go w każdej chwili nauczyć. Więc to w sumie jest taki nawet nie najgorszy pomysł. Dobra. Tam jest jakiś Pokeball, ale jak się do niego dostać, to nikt nie wie. Tu użyjemy Roxmasha, okej. Co tu jest? Tu trzeba jakoś wszystko pozmieniać, żeby dało się przejść, tylko żeby nie zawalić. O, dokładnie tak. Idziemy dalej. Czy te drzewka mnie do końca tutaj ciekawego doprowadzą? Chyba tylko do Pokebola, dokładnie, którym jest Fuse Recipe. Co to jest Fuse Recipe? Nie wiem. Nie wiem, do czego służy. Nie wiem, nie wiem, czy chcę wiedzieć. O, tutaj nic nie ma. Jest szansa, ludzie, że dopiero być może w nocy, albo za dnia, w nocy, nie wiem, ktoś się tutaj pojawi, bo tu nic nie mamy. Nie mogę pływać ani nic w tym stylu. Spokojnie, dowiem się, o co biega z tym miejscem, może coś zdziałamy. Dzisiaj tak żadnego legendarnego Pokemona, tak prawdę mówiąc, łapać nie chciałem. O cholera, serio? Czy ja będę miał w ogóle możliwość przejścia teraz? O nie, zablokowałem się. Powiedzcie, że można używać Iski Brope'a. Nie można, ludzie, ja stąd nigdy nie wyjdę. O nie, jak ja mam stąd wyjść? Jak ja mam stąd wyjść? Zaraz, przecież tego nie da się tak... Znaczy, da się, nie da się... Czekajcie, raz. Nie no, uciekniemy stąd. Już przez chwilę myślałem, że nie. I taki obłęd w oczach, ale mówię, nie no, to się da przejść. Jejku. Już przez chwilę takie... O nie! Co ja teraz pocznę ze swoim życiem? Ale udało się. No dobra, tutaj będzie można złapać zapewne kogoś. Na razie...
Na razie tak średnio. W ogóle tam jeszcze powinien być gdzieś dostęp do jednego pokebola, a to tutaj trzeba będzie jakoś przejść, okej. Dokładnie, będzie można zobaczyć, co to jest za pokeball. Solar Beam. O mój Boże! O mój Boże, teraz to już się w ogóle zablokowałem. Nie, ej! Teraz to się nie odświeży, nie! Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? No nie, czemu ja tak szybko to przemieściłem w tę stronę? Nie! Dobra, dzisiaj to jest dzień faili. Powiedzcie, że mogę użyć flya. Proszę. Dajcie mi użyć flya, bo inaczej nigdy stąd nie ucieknę. Będę uwięziony w tym miejscu na wieki. Uff. W sumie to nie. Tu nie mogę. Tu nie mogę. Spokojnie, w kolejnym odcinku jakoś się uwolnimy. I będziemy szukać legendarnych Pokemonów, m.in. Latiosa, a wiem, że sfejlowałem. I tak odcinek już trochę trwa, więc spokojnie, jeszcze odwiedzimy te wyspy i nie tylko, złapiemy coś fajnego, a teraz być może wieczność, jeżeli kolejnego odcinka nie będzie, to dlatego, że pewnie wieczność spędzę w tym miejscu. Przez własną głupotę. No bywa. W każdym razie, jeżeli wam się podobało, to łapa w górę. Nie, no na pewno się jakoś stąd wydostanę, tak więc subskrybujcie kanał i do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!